jestem Turbodzi, ze mną jest... No i się ksiema. No i witamy was na mojej nowej melinie. Ogólnie jesteście już prawdopodobnie po przebitkach mojego nowego auta i po miniaturce mogliście dowiedzieć się, że jest to Turismo. Ogólnie wymieniłem się z Bracholem, dopłaciłem mu 80 tysięcy. No i co, no i Turismo było full tune, tylko brakowało mu licznika, licznika i kluczyka. Dołożyłem Nitro V5. No i w sumie zarobiłem mniej więcej na tym dealu 400 tysięcy, bo wynajmowałem Bulleta i ogólnie mi się trochę pozwracało. No i co? Teraz ty możesz powiedzieć coś o twoim nabytku nowym. No to tak, kupiłem sobie normalne auto, które pasuje osobowo idealnie do mnie. Idealnie się nadaje na wieczorne wypady, żeby trochę ludzi poprzytulać. No. I trochę ich tam posprowadzać do mechanika, żeby sobie portale przeczyścili. Dokładnie. Jeszcze prawka z tego nie dostałem. No i w sumie jest git. Włożyłem w to z 500 koła, no. Ale jeździ dobrze. A dobry przekaz leci dla dobrych chłopaków? No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Jest git. Pozdrawiam całą Legnicę, dobrych chłopaków i niech się to trzyma. Dobry przekaz leci. Jeszcze nowym nabytkiem jest tutaj ten zajebisty oto pikadorek. Ogólnie światła miętowe, tak jak na live ustalaliśmy, no to wydałem za nie tam 65 koła chyba. Włożyłem do niego glebę, zamontowałem felgi i wydech. Kupiłem go za jakieś, nie wiem, może 20 tysięcy, coś takiego. On jest w benzynie, w sumie, czekaj. Pojazdy, 2,5 benzyna, 5,275, dosyć spoko ID, ale to w sumie nie tylko o tym, pojedziemy pokazać wam nowości, tak, projekt i nowości, coś w końcu dodali nowego na tego projekta, siadaj tutaj do Turka, chodź. Właśnie nie dogonię nawet. Nie będziemy się przytulać na razie. Pojedziemy pokazać remizę saftów. Ja ją w sumie już widziałem, jak dodawali, ale Najsik nie widział, więc tutaj zrecenzjonuję. No to co? No. Wiesz co widzę? Tam z tyłu Kamil lewituje. Tak? Tam tu jakieś auta, no dopa jak lewituje. A no dobra, dobra, no dalej mów, dalej. No to tu stoi jakiś biedny autobus, tu są jakieś małe wiaty po lewo, które nawet tam się nie zmieścisz. Tu jak? Nawet jak do tyłu podjedziesz. W które? No tu. Jak to jest, jak ten mam, co nie? No. Jak jest ten mam, taki, że no. Jest tunel, jest pociąg, ten pociąg przy, na początku się nie zmieścił, a później tak jeżdżą powoli. Aha, dobra, to wkleić tego mamu, bo ja nie znam tego mamu. Sorry. Jestem. Tutaj powoli, tutaj. Dobra, to, patrz, to zrobimy. Wygląda jakieś drzwi od... Dobra, no. Słuchaj, to wygląda jakby stary magazyn tutaj otwierał. Ja zrobię lifehacka, może się uda. Choć zrobimy włamanie do bazy saft. Ale ogólnie mi się podoba, ogólnie patrząc na to, co Mikkej zrobił, nie ujmując mu, to jego skille modelerskie przy tej bazie wyglądają strasznie kiepsko. W chuj mi się podoba, że jest tutaj te boisko takie. I też jest ten poligon tak zwany. To zaraz tam się wjebiemy. Tutaj jest taki poligon, można tutaj sobie chyba jakieś szkolenia, czy coś. Fajnie jest to zrobione. Modele wykonywał tutaj wujek Eddie i Reiji. Dobra, dawaj. Moja opiera. A go tutaj na zawieszenie. No ale jest na zawieszeniu, gościu. No S. Tutaj skille parkourowe. Dobra, chodź, Najsik, rękę ci, jak się zawsze dla kolegi pomagało, gdy kolega nie umiał, zawsze się podała rękę, chodź, wchodzimy tutaj. Ogólnie to powinni dodać drzwi, ale no zapomnieli chyba. Tutaj pamiętam, że jest sala szkoleniowa, dosyć spoko to wygląda, ładnie. Ogólnie też fajnie, że tutaj w tym modelu tak jakby wszystkie tekstury trochę się wyróżniają, że tu jest podłoga inna, tam jest taka jakby sama. Że tutaj jest dopracowane szczegóły. Tutaj w ogóle jest syrena. Ostatnio ją testowali. Tutaj jest, co tutaj może być? Tutaj chyba jest panel dyrektor. Zarządu. No, zapewne panel to zarządu. To jakiś żyrandol, który wygląda jakiś. Fajnie, to wygląda futurystycznie strasznie. To mi się podoba, nie? Tutaj o jakiś... Tu jakiś ogródek. Człowiek, to jest zajebiste. Na mnie się podoba, no o, tutaj jest, tu też te szatnie, to nie, to jest useless, tu mogli wykorzystać. Zapewne chłopaki nie wiedzieli, na jakiej zasadzie działa tutaj skrypt na przebieralnie, tak domyślam się. I myśleli, że to jest standardowo na skiny.
No ale co? Auto się mieszczą, robi to swoją robotę. Mi się podoba bardzo w sumie. Porównując do tamtych koszarów, no to jest niebo a ziemia. Z kolejnych aktualizacji w sumie, co tutaj było? Ty kurwa, obudź się, chodź. Ja. No to smacznego, napiszcie widzowie smacznego dla Najsika. W końcu dostał. Będzie 20 komentarzy, umówmy się. Będzie w końcu, znaczy w końcu dostał tego Happy Meala, co miał dostać, co na streamie tak żebrane jest. Na Happy Meala dla Najsika. No i co? Jedziemy w sumie pokazać wam kolejną nowość, jaką jest asortyment salonów, ale to widzimy się w sumie pod salonem do Herty i tam wam opowiemy coś. A, no i ogólnie też dużo osób pytało, ile jedzie Turismo, no to Turismo jeździ 417, tak jak mogliście zobaczyć, tam pierdolisz takie zbliżenie fajne. No i co, no i widzimy się pod tym salonem. Witamy was ogólnie pod salonem, salonem na Doherty. Jak już mogliście zauważyć, stoi tam Vincent. Vincent wszedł do salonu ogólnie. Ile on kosztuje tutaj? On kosztuje 28 tysięcy. Amen. W dieslu, ty, w sumie nie jest to duża cena, ale zdaje mi się, że leciutko zawyżona, bo Vincent jest kurwa takim autem, no dosyć niskiej klasy, nie oszukujmy się, nie? Ta, pozdrawiam ciebie, Kryjonek, właśnie jesteś na odcinku świrze. Powiem ci, że to nie jest nice dick, to jest nice and dick. Tak? No i nie wiem, no i tak ten Vincent fajny, ogólnie na początku ludzie dawali za niego nawet po 60 tysięcy, jak on wychodził, gdzie dla mnie to było pojebane, w sumie za Clovera Turbo Kolba chciał tam ponad 200 koła czy coś takiego, bo był czwarty na serwerze, więc też go wyjebało z kapci. Nie wiem, skąd wy ludzie bierzecie te ceny, ale też nowością jest to, że na serwerze jest 12 tysięcy kont i ponad 5 tysięcy pojazdów już. Więc spoko, serwer się rozrasta, teraz mamy 411 graczy, więc no dosyć fajnie, tylko jeszcze wyczekiwałbym na pracę, nie? Najsika, ty co byś zobaczył na serwerze? Ja bym chciał zobaczyć sobie nową pracę. No. I siebie na supporterze. Siebie na supporterze, dobra. Co dalej mów? No i to jak rozwalasz turka o drzewo. Dobra. A co, jak ci powiem, że Turek jest tani w naprawie? I że właśnie to zrobiłem? No to nic, to sobie łeb połamiesz. A dobra. Dobra, no to my jedziemy do Cygana. U Cygana też doszły dwa nowe pojazdy. Doszedł Picador i Clover. Ogólnie będziecie mieli tutaj... Cyk. Ten screenshot z postu, bo Polak Baton w końcu wziął się za robotę i zrobił update. Zrobił update właśnie, że salony restartuje się od godziny do 4. Nie musisz już stać 4 godziny u Cygana, żeby wykampić, tylko to jest losowe w sumie. Clover, z tego co pamiętam, kosztuje około 20 tysięcy. I Picador tak samo. Nie wiem, zobaczymy, jeżeli będzie u Cygana, chociaż wątpię, ale u Cygana te auta się pojawiały. No, one schodzą jak bułeczki. Akurat nie ma tego tutaj. No, ale ceny już znacie, o tam poleciał Clover nawet. Tutaj tak samo Turbo Kolba właśnie ma te swoje auta czarno-pomarańczowe. Czy coś więcej z aktualizacji? Tak samo macie tutaj, będziecie mieli pod koniec filmu na ekranie nowe modele i bodykity Tampy, to wam poprzewijają się screenshoty, oraz wyniki konkursu top 3 osób, tam która zgarnie 10 i dwie osoby po 5000. No i co, myślę, że to na tyle. Niedługo też pojawi się seria z top 5 pojazdów do. Będziemy tam pokazywali wam jakieś pojazdy do danych kwot. Myślę, że wam się to spodoba, więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Nara.